Nummer 9, Giovanni Elber, jetzt mit Nummer 15, Radoslav Ilevic. Die Auswechslung des besten Stuttgarters Giovanni Elber eine Viertelstunde vor Schluss. Es war der Anfang vom endgültigen Ende des FC St. Pauli. Nur ein paar Sekunden war Radoslav Gilevic auf dem Platz, die ersten Ballkontakte, das entscheidende 3:1. Der 25-jährige Amateur ließ Schlindwein alt aussehen. Und Giovanni Elber war mit der erste Gratulant mit folgenden Worten. Und dann habe ich gesagt, Miroslav, super, super Torgeschoss. Das war der Entscheider. 3:1 und dann war keine Chance für St. Pauli. Koffing hat mich mit von Schweiz gebracht und ich bin glücklich, dass ich in der Bundesliga spielen kann. Gilevic, 1:0, Radoslav Gilevic. 7 maja 1997 roku. Dzień przed 26 urodzinami Radosław Gilevic dostaje pierwsze powołanie do reprezentacji Polski. Selekcjoner Antoni Piechniczek zaprosił go na zgrupowanie przed towarzyskim meczem Szwecja-Polska. Ja nigdy nie byłem w żadnej kadrze, ani w kadrze Śląska, jako młody chłopak czy junior, ani w jakiejś kadrze województwa. Uważam, że nawet nie zostałbym powołany wtedy, gdyby nie było mnóstwo kontuzji w reprezentacji. Na ten mecz do Sztokholmu nie pojechało bardzo dużo piłkarzy, więc powołano mnie wtedy jako piłkarza VfB Stuttgart, który nie był chyba wtedy jeszcze, no nie byłem podstawowym piłkarzem VfB Stuttgart. Gilevic zagrał ze Szwecją 90 minut. Polska zremisowała 2:2 po golach Krzysztofa Bukalskiego i Radosława Kałużnego. Latem 1997 roku Antoniego Piechniczka zastąpił Janusz Wójcik. Postawił na Gilevicza w wyjściowym składzie w październikowym wyjazdowym meczu z Gruzją w ramach eliminacji Mundialu 98. Polska przegrała 0:3. Gilevicz zszedł z boiska w 73 minucie i powołania od Wójcika nie dostał przez prawie 2 lata. Do meczu z Anglią w ramach eliminacji do Euro 2000. W ogóle nie spodziewałem się, że będę grał. Myślałem, że to będzie Mirek Trzeciak miał grać. Byłem tak mocno naładowany, że stojąc w tunelu byłem bardzo skoncentrowany. Jako ten ostatni piłkarz z naszej reprezentacji, po drugiej stronie stojący Tony Adams jako ten ostatni, stojący za mną trener Wójcik, który mówi do mnie takim przekazem: Gilu, popatrz na niego, na tego Adamsa, popatrz mu w oczy i powiedz, że się go nie boisz. Ja z takim tak się odwróciłem, popatrzyłem na trenera i mówię: ale o co chodzi, trenerze? Przecież ja gram w Bundeslidze. Tam są też tacy piłkarze i tu nie ma najmniejszego problemu. Ja miałem takie wrażenie, że ja często byłem odbierany też w postaci tych moich wątłych warunków fizycznych, że ty jesteś taki wątły, że ty sobie nie radzisz, że ty jesteś, powiedz mu, że się nie boisz. No, dla mnie to było takie stwierdzenie, że no, nie na miejscu wtedy. Ja byłem skoncentrowany i wyszedłem, nie bałem się, grałem w piłkę, grałem 1:1, jeździłem wręcz. I jedyne, co mi zabrakło, to przede wszystkim gola i tyle. To nie była aż taka stuprocentowa, bo jeszcze miałeś bramkę, bramkarza przed sobą, tak? To była piłka stykowa. Poślizgnąłem się, tak, uderzam się w piersi jak najbardziej. Mogło to wpłynąć zdecydowanie na inną moją karierę w reprezentacji. O tej sytuacji mówią wszyscy. Mówią wszyscy i każdy mnie pamięta tylko z tej nieszczęśliwej sytuacji. Ale tak naprawdę nikt nie mówi i nikt nie docenia tego, że ja w tym meczu zostałem uznany najlepszym piłkarzem. Pomimo tego, że tam było naprawdę mnóstwo gwiazd w reprezentacji Anglii. Pamiętam tylko jedną wypowiedź, nie pamiętam już, kto to komentował, ale ten komplement tej osoby utkwił mi do dzisiaj. Narodził nam się polski Owen. Janusz Wójcik nie podzielał tych pochwał i obwinił Gilevicza za brak wygranej z Anglią. Zrobił to w swoim stylu. W jednej z sytuacji Tomek Hajto trafił w poprzeczkę. Wydawało się, że zaraz ich ukłujemy. Dwie setki zmarnował Juskowiak, no a do szewskiej pasji doprowadził mnie ten Radosław, wzrostu siedzącego psa Gilevicz. Wyjechał sam na sam z frajerem, spieprzył setkę, a nawet dwusetkę, a potem tylko przepraszał i przepraszał. Co mnie przepraszasz? Jesteś właśnie od tego, żeby takie sytuacje wykorzystywać. Jak chcesz przepraszać, to idź do programu Wybacz Mi.
opierdzielałem go już po meczu. No przepraszam, trenerze, pośliznąłem się. Weź już się zamknij, zejdź mi z oczu. Pogoniłem go. Uważam, że to było słabe po prostu. Swoje jakieś tam braki zrzucasz przede wszystkim na piłkarza, który się też nie obroni. Ja się nigdy nie broniłem, tylko brałem tą krytykę do siebie, więc najładniej można byłoby teraz odbić piłeczkę i powiedzieć, no ale trener był taki i owaki, tak? Gdzie był trener w ciągu tego tygodnia przed tym meczem, więc to jest kompletnie niepotrzebne. Ja uważam, że pewne sprawy załatwia się, że tak powiem, w szatni, a że ja nie byłem ulubieńcem trenera, nie mieliśmy żadnej komunikacji ze sobą. Wychodzisz, grasz i na takich zasadach. Nigdy nie krytykuje się piłkarzy publicznie. No nie płacą żadnemu selekcjonerowi, ani żadnemu trenerowi za to, żeby krytycznie mówił o swoich piłkarzach w dodatku publicznie. No więc szkoda, że tak to było. Ja rozumiem, że nerwy zagrały tutaj dominującą rolę, ale nie powinno się tego robić. Jerzy Engel został następcą Janusza Wójcika na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Radosław Gilewicz powołanie dostał już na jego debiut. Króla strzelców Ligi Austriackiej to tak z urzędu powołanie się należało i on to powołanie dostał. Na początku rzeczywiście stawialiśmy bardzo mocno na niego, z tego względu, że ja chciałem grać dwoma napastnikami i grałem. I z reguły, kiedy się gra dwoma napastnikami, to albo się gra dwoma, którzy z sobą bardzo konkretnie współpracują, albo jest jeden tak zwany target man, czyli duży, dobrze zbudowany, idący na wszystkie piłki zagrane górą, i ten drugi niższy, taki sprytniejszy, który wokół niego się kręci jak po orbicie. I właśnie Radek wydawał się być takim spryciarzem, który w różnych sytuacjach potrafił się znaleźć w sytuacjach bramkowych. Kiedy obejmowałem narodową reprezentację, liczono minuty, potem te minuty zamieniano w sekundy, żeby lepiej wyglądało, bo te liczby wtedy były o wiele większe, bez strzelenia bramki. No i szukaliśmy w związku z tym napastników, którzy mieliby te bramki zdobywać. No nie ma napastników, ta reprezentacja nie ma przyszłości, w ogóle o czym tutaj mówić. Tymczasem okazało się, że mamy około 10 piłkarzy, z których będzie można skorzystać. Kwestia tylko tego, czy potrafią z sobą współpracować w kadrze, i druga rzecz, czy mają to szczęście, ten łatwy gol, który przychodzi w trudnych momentach. I akurat Radek i jego kolega, z którym rozpoczynał, czyli Andrzej Juskowiak, nie mieli tego szczęścia, natomiast i Paweł Kryszałowicz, i Olis Adebe, i Marcin Żewłakow, którzy stanowili taką podstawową trójkę później, mieli ten łatwy gol, oni dawali bramki w ważnych momentach i przede wszystkim na nich postawiłem. 1 września 2001 roku reprezentacja Polski awansowała na Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii, wygrywając z Norwegią 3-0. Radosław Gilewicz przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych. 4 dni później zagrał swój ostatni mecz w kadrze, przegranym 1-4 spotkaniu z Białorusią w Mińsku. Ktoś, kto nie zagrał na Mistrzostwach Świata, a był w gronie w szerokiej kadrze, czy w kadrze w ogóle, która do tych mistrzostw się przygotowała, to zawsze będzie ten taki minus, czy niezrealizowane piłkarskie marzenie. Troszeczkę się, szczerze mówiąc, nawet wstydzę. Bo jeżeli ktoś mi przedstawia te moje wszystkie osiągnięcia klubowe, nagle przychodzi na reprezentację i jeżeli jest 10-0, to mi jest wstyd. Aż mi nie przystoi, że z tym potencjałem, który miałem, który byłem w gazie, żeby mieć te zero. I tak jak mówię, nie szukam absolutnie wytłumaczenia. Ja bym aż tak krytycznie do tego nie podchodził. Wiem, że Radek być może na to tak patrzy, ale jest osobą niesamowicie wymagającą, jest profesjonalistą. Mimo wszystko byłbym, może zadowolony to jest złe słowo, ale kontent, że jednak zagrałem tych kilkanaście spotkań w reprezentacji. Ale uważam, że mogę być inspiracją również dla innych. Te rzeczy, które są niemożliwe, można zrealizować. Więc jeżeli nawet ja nie marzyłem o reprezentacji, do niej trafiłem i zabrakło tej kropki nad i, to jest niedosyt.
Może nie wszystkie, ale niektóre media przekazują tą informację, że urodziłem się w Chełmie Śląskim. Tam mam rodzinę, ale tak naprawdę urodziłem się w Chełmie. Wcześniej to było województwo chełmskie, więc dopiero chyba w wieku 5 czy 6 lat z całą rodziną przeprowadziliśmy się na Śląsk. Znajdujemy się w Tychach na osiedlu N, czyli ulica Naukowskiej. Tam, jak widzimy, akurat idealnie jest odsłonięte drugie piętro. Tam mieszkałem, wychowywałem się do 19 roku życia. W tym bloku mamy kolejnego byłego, że tak powiem, sportowca, piłkarza. Bartek Karwan tutaj też mieszkał. Były reprezentant kraju oczywiście. Dwa bloki dalej mieszkał Mariusz Czerkaski, także wszyscy chodziliśmy do tej szkoły. Spędzaliśmy tu rzeczywiście mnóstwo czasu. W lecie graliśmy w piłkę, w zimie hokej. Takie fajne czasy były z jednej strony dla nas dzieciaków, dla dorosłych było chyba trochę gorzej, ale no, tych boisk takich robiliśmy naturalnych mnóstwo, albo kładliśmy tornistry jako słupki i graliśmy, albo gdzieś tam trzepak był jako bramka, albo tak jak powiedziałem właśnie przedszkolnym boiskiem, czy już później na takich boiskach ze zwykłą trawą. Od samego początku ja również stawiałem pierwsze kroki w hokeja, ale moje warunki fizyczne, że tak powiem, no nie pozwalały mi jeździć na łyżwach, jeździłem dosyć dobrze. Świetnie radzi sobie z kijem hokejowym, bo graliśmy takie różne mecze charytatywne właśnie raz w roku na stadionie lodowym w Tychach i Radek był tym jednym z tych takich nie hokeistów, ale wyróżniających się swoimi umiejętnościami. Tam się nauczyłem również tego sprytu, nauczyłem się koordynacji ruchowej, więc do tej pory lubię tą dyscyplinę. Hokej na lodzie jest dla mnie taką drugą, można powiedzieć, ulubioną dyscypliną sportową. Mariusz Czerkaski był znakomitym piłkarzem i to też warto o tym wspomnieć. Myślę, że jakby nie zrobił kariery, którą zrobił, światową karierę jako hokeista na lodzie, to myślę, że zrobiłby również piłkarską. Miał niesamowity talent, świetne umiejętności techniczne, smykałkę do strzelania goli. To miłe, ale no co mam teraz powiedzieć skromnie, że nie, na pewno nie. Wybrał inną dyscyplinę, spełni się w 100%, ale zawsze siebie wspieraliśmy. W tych latach 90. wyjechaliśmy z Tychów, Mariusz do Szwecji, ja do Szwajcarii i praktycznie co pół roku spotykaliśmy się przy okazji różnych eventów. Obronisz? Oj! Prawie. I wcześniej tutaj był asfalt, beton. Grało się jak się grało i nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało, nic nie bolało. Zostawiało się kawał zdrowia w tym wieku. Uwielbiam ten czas wspominając, bo on mnie też utrwalił. Wykształtował mój charakter przede wszystkim tutaj na tym wtedy ciężkim boisku. Uczyłem się techniki, sprytu, myślenia, szybkiej reakcji. Za każdym razem, jak tutaj przejeżdżam, patrzę w to miejsce. Mam niesamowity sentyment do tego miejsca, do tej szkoły, do tego osiedla, gdzie spędziłem całe dzieciństwo. Wypatrzył mnie jeden z trenerów, zaprosił mnie do klubu sportowego GKS Tychy i tak się zaczęły moje początki trampkarzy juniorów. Technika to zawsze była moja mocna strona, już świętej pamięci Karol Grzesik, mój pierwszy trener, któremu chyba najbardziej i bardzo dużo przede wszystkim zawdzięczam. Nauczył mnie właśnie techniki, gdzie mnóstwo czasu spędzaliśmy na boisku. I trafiłem do pierwszej drużyny GKS-u Tychy, która znajdowała się wtedy w trzeciej lidze, będąc najmłodszym kapitanem w historii. To była moja pierwsza praca trenerska i to właśnie w GKS-ie Tychy. No i tam spotkałem sympatycznego chłopaczka, który miał wtedy 19 lat. W sumie pracowaliśmy razem około półtora roku. No, nie trzeba być wielkim fachowcem piłkarskim, żeby jak się spojrzy na Radka, on już wtedy ma 19 lat. Zresztą i nie tylko on, bo tam jeszcze było paru innych niezbyt bubusiów, jak chodzi o piłkę. To po ruchach, bo zaraz widać 19 lat, chłopak, to co miał wtedy,
Tak, gdyby było w cały czas potem doskonalony do samego końca, jak grał. Był coraz lepszy, wiadomo, że coraz lepszy, ale było widać, to jest ten talent, no. Z czym się człowiek rodzi, to się nie da wycelować. Radek się z nim urodził. Jako ten najmłodszy kapitan zwróciłem uwagę Widzewa Łódź i rzeczywiście pojechałem na testy do Widzewa. Pojechałem z nimi na zgrupowanie do Austrii. Pamiętam to jak dzisiaj, 12 spotkań towarzyskich, 8 goli. Byłem przekonany, że przejdę do Widzewa i co się okazało? Dostałem takiego cąga w postaci tego, że zrezygnowano ze mnie. Byłem załamany, świat się na mnie zawalił z żoną. Po prostu no płakaliśmy, nie ukrywam. Myślałem, że już nic z tego nie będzie. W międzyczasie wskoczył Ruch Chorzów, czyli moi współkoledzy z wcześniejszego grania. No idealnie wpisywał się w koncepcję gry Ruchu Chorzów, jak również w politykę klubu, który też stawiał na młodych ludzi. Wtedy pamiętamy między innymi Romek Dąbrowski, Mariusz Śródfa, Darek Gęsior, także kilku naprawdę młodych chłopaków. I to była taka ciekawa sytuacja, spotykamy się w mieszkaniu u Radka, ja czy jakiegoś takiego ramienia, jak jakaś utyki, a z ruchu przyjechał ten muszkieterów, to był tak Edek Lorenz, przyjechał Waldek Fornalik i przyjechał Jurek Wyrobek. No i Edek był mi Radek, to chodźmy, idziemy na korytarz. Długo ich nie ma, pół godziny, wracają. Radek taki trochę głowa spuszczona i Radek mówi, on do ruchu nie idzie. O kurczę, sytuacja zrobiła się taka, dosyć taka napięta. No i ja mówię, Radek, to chodź teraz ty ze mną na ten korytarz. Wiadomo, chłopak 20 lat, nie wiedział jeszcze o co w tym wszystkim chodzi. Ja mówię, Radek, czyś ty, bądź poważny, tu masz ekipę Ruch Chorzów, poważna ekipa, 2 lata temu robiłem mistrza Polski, a ty nie chcesz iść do ruchu. No i ja mówię tak, wiesz Radek co, to ja mamy cypienie za ciebie. Wejdziemy teraz do środka, do tego mieszkania i na pytanie ode mnie, gdzie idziesz, odpowiadasz tylko do ruchu. No i tak się stało. To była ta szatnia chyba, ta, a to było od gości. I dalej tak jest. I dalej tak jest, to się nie zmienia, co? Ale zastanawiam się, czy tu nie ma zdjęć z tamtego sezonu? Oczywiście. Tu jest. Darek Gęsior, Piotrek Masur, Mirek Jaworski jeszcze, Michał Probierz. Wiadomo było, że był w Widzewie i już był prawie dogadany i się okazało, że przyjechał do Chorzowa, tam akurat trzeba przyznać, że od pierwszego treningu było widać po nim, że to jest bardzo dobry piłkarz. Mieliśmy tą przyjemność, że trafialiśmy w bardzo podobnym, a nawet w tym samym okresie. W związku z tym byliśmy osobami z dwóch śląskich klubów, Radek z GKS-u, Tychyja z Polni i Bytom, które wchodziły do drużyny mistrza Polski, do drużyny, która w swoich szeregach miała bardzo dużo wybitnych zawodników. Jeżeli wchodzi do drużyny młody, utalentowany człowiek, a jest ich też więcej i wiedzą czego chcą, a przede wszystkim podnoszą jakość tej drużyny, dodają tych umiejętności, no to nie ma takiej siły, żeby starsi zawodnicy nie dogadali się z młodszymi, więc to też, tak jak podkreślam, byli ludzie na odpowiednim poziomie, mówiąc o tych młodych. Radek prosił, żeby zapytać, dlaczego pan mu nie podawał? A nie, no to nie wiem, bardzo często podawałem, to właśnie dlatego wyjechał. Ale no raz była taka sytuacja, że mu nie podałem, ale to się odbiło takim echem i do dzisiaj, jest o tym historia, ale rzeczywiście wtedy chciałem strzelić bramkę, ale nie wyszło. W historii naszej kariery mamy wpisaną datę tego samego dnia, jeżeli chodzi o debiut w Ekstraklasie. Czyli można powiedzieć, że z Radkiem Gilewiczem weszliśmy w ten poważny futbol tego samego dnia na stadionie Szczecińskiej Pogoni, kiedy w meczu inaugurującym właśnie sezon 92-93 Radek przyjechał z Ruchem Chorzów. Myśmy tam wygrali 3-0. Ja tam strzeliłem swojego pierwszego gola w Ekstraklasie. No całe szczęście, bo tak to byśmy mieli w tym momencie, całe szczęście, że to nie Radkowi strzeliłem, teraz możemy tak z uśmiechem powiedzieć. To była też ciekawa historia, wszedłem po przerwie, ale zagraliśmy przeciwko sobie. Oczywiście gdzieś pewnie po meczu, chociaż tego dokładnie nie pamiętam, być może wymieniliśmy piątkę i na pewno, to jestem przekonany, nie spodziewaliśmy się, że kiedyś zostaniemy przyjaciółmi.
tu jak wszedłem na te boisko, pamiętam, już było 30 lat, dokładnie 30 lat temu, jak wszedłem, to była miazga. To byłeś to, tak jak dzisiaj piłkarzy niesie, tu się nie zmienia. Tutaj jest taki specyficzny klimat. Chłopak, który ma swój debiutancki sezon w Ekstraklasie, nawet sobie jeszcze obejrzałem kilka bramek z tamtego sezonu i to naprawdę nie były tylko takie wykończenia akcji, ale strzały z dystansu, co nawet myślę, że Radkowi aż się tak często nie zdarzało, że chłopak dostaje numer 10 na koszulce, który w tamtym czasie ważył jeszcze więcej niż teraz, myślę, bo jednak ta dziesiątka zawsze była kojarzona z tym czołowym, najlepszym piłkarzem danego zespołu. Chłopak dostaje dziesiątkę, strzela 15 bramek bodaj w 31 meczach. Przebył przebojem, można powiedzieć, w tą Ekstraklasę i to pomagało zarówno drużynie przede wszystkim, no ale Radek zaczął sobie wyrabiać świetną markę, co wiemy, czym później zaowocowało. Nie zdobyliśmy mistrzostwa, mieliśmy kapitalny zespół. Kapitalny, bardzo niebezpieczny zespół dla wszystkich drużyn, ale oczywiście, co nam przeszkodziło w tamtych czasach, nie będziemy wchodzić. Dzień dobry, przepraszam. Czy to pan zamieszał tą polską ligę? Ten bałagan, który tam jest, korupcja i tak dalej. Pan podobno jest prawą ręką fryzjera, czy to prawda? Ja przepraszam, właśnie z zagranicy wróciłem. Czternastokrotny mistrz Polski to ja. Akurat w Austrii 4 mistrzostwa, a tutaj tylko niestety 4. miejsce. Finał Pucharu Polski. Rezerwy Ruchu Chorzów grały z GKS-em Katowice. Ja wystąpiłem w rezerwach Ruchu Chorzów ze względu na to, że te rezerwy mogły sobie wziąć 3 czy 4 piłkarzy z pierwszej drużyny, więc ja byłem w tej grupie. Niestety przegraliśmy. W meczu chyba było 1-1. W karnych przegraliśmy 5-4. Ja byłem tą jedyną osobą, która tego rzutu decydującego nie wykorzystała. Świat się znowu w tamtym momencie dla mnie zawalił. Na tą stronę to pamiętam bardzo dobrze. Troszeczkę, że tak powiem, sprzedał mnie mój kolega, były kolega z drużyny, że tak powiem, GKS-u Tychy, z którym grałem, Marek Baran. On był wtedy w Katowicach, był rezerwowym bramkarzem. Wiedział, w który rok strzelam. Podbiegł przed moim rzutem karnym do Janusza Jojki i powiedział, gdzie będę uderzał. Więc, a ja nie widząc go z tyłu schowanego za bandą, za bramką, po prostu strzeliłem tam, gdzie zawsze. Dosyć łatwo, lekko i przyjemnie było to dla Janusza Jojki. Jest taki piękny obrazek, kiedy zapłakany Radek jest przez kolegów poklepywany. Przychodzą razem pod trybunę Stadionu Śląskiego, gdzie ci najbardziej zagorzali fani niebieskich dopingowali swój zespół i piłkarze skandują Radek Gilewicz. Kibice to podchwytują i także wspierają tego młodego wtedy przecież zawodnika. Inni pocieszali Radka, za chwilę Radek mógł pocieszać innych, bo odszedł z tego Ruchu, który miał swoje problemy także finansowe po jednym kapitalnym sezonie przecież. W Ruchu od dawna były problemy natury finansowej, tak? Więc spojrzeliśmy na to tak dwupłaszczyznowo. Z jednej strony cieszyliśmy się, że Radek wyjeżdża do zachodniego klubu, że rozwija swoją karierę, a z drugiej strony też cieszyliśmy się, że jakieś środki wpłyną i być może klub na jakiś tam określony czas ustabilizuje się finansowo, więc tak do tego podeszliśmy. To było sporo wyzwanie i to nie znając kompletnie mentalności, nie znając w ogóle, co się dzieje. To jest trudno, to jest bardzo trudno. Pierwszy dzień w Szwajcarii, finanse jakieś na samym początku były delikatne na same zagospodarowanie mieszkania. Poszedłem na zakupy, nawet słownika nie mieliśmy. Zobaczyłem bułki, poprosiłem o 5 bułek, uśmiechnięty, że pani zapakowała te bułki, no ale coś z czymś trzeba było wziąć te bułki. Pani wzięła te bułki, posmarowała wszystkie, wróciła z całą tą reklamówką i w tamtym momencie coś mną na tyle wstrząsnęło i dało mi do zrozumienia, że tak być nie może. Ty już od pierwszego dnia musisz znać język, ty już musisz się uczyć i to było dla mnie najważniejsze.
Pierwsze zdanie, którego nauczyłem się po niemiecku, brzmiało: proszę mówić do mnie w Hochdeutsch, czyli w języku urzędowym, nie dialektem. Ty byłeś wtedy jedyny w zespole, który mówił do obcokrajowców właśnie Hochdeutsch. Było nas tam wtedy trzech, dwóch Węgrów i ja. Zostało mi to do dziś w głowie. To było dla mnie oczywiste. Mogłem sobie wyobrazić twoją sytuację. Przyjeżdżasz do obcego kraju, trafiasz do nowej drużyny, nie mówisz w miejscowym języku. To bardzo trudna sytuacja. Dzisiaj jest trochę łatwiej, bo wszyscy lepiej lub gorzej, ale jednak mówią po angielsku. Ale w naszych czasach angielski nie był tak powszechny. Ostatecznie jednak, także przy pomocy rąk i nóg, poradziliśmy sobie z komunikacją. Dla mnie, chłopaka, który bazował na umiejętnościach piłkarskich przede wszystkim, nie bazował na sile czy na kondycji, te pierwsze miesiące były brutalne. Gdyby nie żona Edyta, no to myślę, że najprawdopodobniej bym się poddał, ale cały czas mnie wspierała, cały czas mnie motywowała i z drugiej strony sam miałem poświadomości, że ja nie mogę wrócić. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, że wrócę w jakimś stopniu też przegrany i nie wiem, czy jakąś taką szansę jeszcze kiedykolwiek będę miał, więc ten najtrudniejszy okres przetrwałem. Chciałbym ci, Urs, coś pokazać. To było 28 lat temu. Czasy St. Gallen, moje urodziny. To ostatnia akcja meczu, graliśmy wtedy w Kriens. No tak. Kriens war die letzte Minute angebrochen. Gilewitz mit dem späten, sehr späten Ausgleich 2:2. Kto zagrał podanie przez dwie linie? Urs Fischer. Piękne podanie, świetny strzał, piękna bramka. Wszystko się zgadzało w tej akcji. I to na tej murawie. A tam murawie, na łące. Popatrz na ten stadion. Tak, szok. Minęło 30 lat. Szczerze mówiąc, tej scenki, którą mi przed chwilą pokazałeś, nie pamiętałem. Ja też jej nie pamiętałem. To był ciężki czas. Spadliśmy, potem awansowaliśmy. Potem ja w 1995 wróciłem do Zurychu. Tak, a ja poszedłem do Stuttgartu. Najpierw miałem z Dynamo Drezno ofertę, później miałem z FC Nürnberg, a na samym końcu przyszła z VfB Stuttgart. Ale w momencie, kiedy się dowiedziałem, że asystentem Rolfa Fringera będzie Joachim Löw, którego poznałem króciutko na boisku, wiedziałem, że nie będę taki nieznany, idąc do Ligi Niemieckiej. Znaliśmy się, ja to wejście takie miałem dosyć łatwe do tego zespołu. Przywane Elba. Gilewicz 2:5. Jako asystent miał znakomity kontakt z zespołem. On był tą przedłużeniem ręki pierwszego trenera. Więc bardzo szybko, bo już po 4 miesiącach, o ile dobrze pamiętam, Rolf Ringer stracił pracę. Graliśmy fajną piłkę ofensywną, ale traciliśmy mnóstwo goli. Mnóstwo kandydatów było na bycie pierwszym trenerem VfB Stuttgart, mnóstwo ofert wpływało, ale zespół stworzony naprawdę z gwiazd, bo i mistrz świata Thomas Berthold, Krasimir Bałakow, Frank Felat, Giovanni Elber, Freddy Bobic, to były osobistości niesamowite w tamtych czasach, topowi ludzie w Europie. Bardzo im zależało na tym, żeby Joachim Löw dostał szansę. Zostałem wrzucony na głęboką wodę. Byłem wtedy bardzo młody, miałem 35 lat. Właściwie to miałem się zająć drużyną tylko na jeden mecz, ale zaliczyliśmy dobry start. Po paru kolejkach klub zdecydował, że pozostanę na stanowisku głównego trenera. To był ogromny skok dla mojej kariery jako szkoleniowca i absolutny łód szczęścia. Poszno, Gilewitz, Anschlusstor. Das war der erste richtig gute VfB-Angriff in diesem Spiel. Thorsten Degert,
Radoslav Gilevic. Und da war der Ball erneut im Tor, das 4:2 für den VfB Stuttgart durch Radoslav. Pamiętam, że graliśmy bardzo dobrze, graliśmy bardzo atrakcyjną piłką i również traciliśmy mało goli i nasz zespół się wtedy oglądał naprawdę z dużą przyjemnością. Nie chciałem odstawać. To było dla mnie najważniejsze. Jeżeli dostaję szansę, muszę ją wykorzystać. W tamtych czasach grało tylko 3 obcokrajowców w pierwszym składzie, więc ja byłem tym 4., więc musiałem czekać na swoją szansę. Jeżeli już ją dostawałem, to ją wykorzystywałem i ja się z tego bardzo cieszyłem, że ten zespół mógł na mnie liczyć. Very good team player. Radek to był zawodnik o świetnym charakterze, dający wiele drużynie. Soldorf, aber nicht auf Berthold. Und dann ist er drin. Drei Mann inklusive Haber liefen da zum Ball und Elber ist der Mann, meine Damen und Herren. Wszyscy dysponowali sporą jakością. Tworzyli też świetny zespół pod względem charakterologicznym. Można powiedzieć, że w tamtym czasie graliśmy na fali euforii. Patrząc na ówczesną Bundesligę, wskoczyliśmy na najwyższy poziom. To było też ważne z punktu widzenia mojej tożsamości jako trenera. Pokazywaliśmy dobry technicznie futbol, graliśmy ofensywnie. To właściwie była idealna drużyna. Joachim Löw, glaube ich, wartete ein bisschen. Ja, hier ist der Beweis. Aber er hat toll gekämpft, wird nicht nur mit dem Beifall der Fans beglückt, sondern hat man leider gerade nicht im Bild. Pamiętam, że było bardzo dużo rozczarowanych chłopaków, którzy usiedli albo na trybunach, albo siedzieli 90 minut i nie mogli zagrać w tym szczególnym spotkaniu, a moja skromna osoba wystąpiła, więc tym bardziej to doceniam. Tym bardziej, że w tych meczach wcześniejszych grałem. Das ist vielleicht ein weiterer großer Gewinner bei diesem Pokalfinale. Das ist der TSV 1860 München. Denn nachdem der VfB Stuttgart ja jetzt im Europapokal der Pokalsieger spielt, spielen die Löwen im nächsten Jahr im UEFA-Pokal. Kraus! Krill auf Gilewicz, 25. Minute, das 0:1. Radoslav Gilewicz. Trener Vini Schäfer, jedna z najbardziej znanych postaci niemieckiego futbolu, to on mnie ściągnął do tego klubu. Początek w Karlsruhe był wyśmienity. Byliśmy chyba po 6 kolejkach na pierwszym czy na drugim miejscu. Ale wystarczył jeden mecz. Pojechaliśmy do Leverkusen, prowadząc 1-0 po bramce pięknej Tomasa Hesslera z rzutu wolnego. Przegraliśmy 7-1 i w 34. kolejce spadliśmy z Bundesligi. Z tym zespołem, kiedy naprawdę, patrząc pod względem potencjału, był wymieniany do europejskich pucharów, nagle coś się wydarzyło takiego z tym zespołem, że był nie do uratowania, więc to też trzeba przeżyć jako piłkarz, ale z drugiej strony mówię sobie tak, to nie był okres stracony, bo nawet z takiej sromotnej porażki możesz wyciągnąć wnioski, a te wnioski później wyciągnąłem. Byłem krótko przed powrotem do Polski z dwóch powodów. Tata miał zawał, był w ciężkim stanie w szpitalu. W tym samym miesiącu ja miałem zabieg, mój wujek w tym samym miesiącu zginął w wypadku samochodowym, więc z mentalnego punktu widzenia za dużo tego wszystkiego. No i przyszła oferta praktycznie z Tirolu, Innsbruck. Tam był bardzo, bardzo ceniony trener Kurt Jara, Austriak. Kiedy byłem piłkarzem FC St. Gallen, graliśmy z FC Zurich 2 mecze. Ja w tych 2 meczach podobno strzeliłem 5 goli i Kurt Jara stracił wtedy pracę jako trener FC Zurich i on mnie zapamiętał. Ten początek po spadku z Karlsruhe, po tych sytuacjach rodzinnych, był dla mnie bardzo, bardzo trudny. W 12 sparingach nie strzeliłem ani jednego gola. Wtedy włodarze, sami piłkarze troszeczkę łapali się za głowę. No, sprowadzono napastnika, który był w Bundeslidze, ale nie mógł się pokazać, nie był skuteczny kompletnie. Ale jak to często bywa, pierwsze spotkanie ligowe, Radogol się zameldował i poszło.
Myślę, że Rado był jednym z najlepszych obcokrajowców, którzy zagrali w lidze austriackiej. Był po prostu strzelcem wyborowym. W Innsbrucku zdobył 3 tytuły mistrzowskie, koronę króla strzelców, został piłkarzem roku w Austrii. Rado był maszyną do strzelania goli. Pole karne rywali to było jego królestwo. Był tam zmorą przeciwników, bo potrafił wykończyć akcję strzałem prawą nogą, lewą nogą. Zdobył też kilka bramek po uderzeniach głową, choć nie miał przecież 2 metrów wzrostu. Boczne sektory u nas chodziły fantastycznie. W środku duża kreatywność. Zespół był bardzo, bardzo mocny, z Jurkiem, który później dołączył do nas. Funkcjonowaliśmy praktycznie na pamięć. Myślę, że również na boisku, jak i poza boiskiem, mieliśmy taką więź. Nie potrzebowaliśmy słów, nie potrzebowaliśmy gestów, ale czuliśmy się intuicyjnie, wyczuwaliśmy, co w danej sytuacji boiskowej jest optymalne do tego, żeby zaskoczyć przeciwnika i to nam bardzo dobrze wychodziło. Tak więc na pewno to był jeden z tych napastników w mojej tej karierze piłkarskiej, z którym na boisku bardzo dobrze się rozumiałem. Nieprzypadkowo zdobywał króla strzelców i jeżeli chodzi na pewno w szczególności o Austrię, no to jest legendą Ligi Austriackiej. Założyliśmy zespół w 2017 roku. Szukaliśmy nazwy i jakoś wpadliśmy na nazwę Gilewicz. Bo tak się wymawia to nazwisko w Austrii. Kiedy Radek grał w Tirolu, miałem 8 lat. Ale nawet nie będąc wielkim fanem piłki, to wiedziałem, kto to jest, bo był w Tirolu ważną postacią. Grał z 9 i wszystkie dzieciaki na podwórkach i w akademiach chciały mieć 9 z Gilewiczem na plecach. Na każdym kroku on był tam nieprawdopodobnie rozpoznawalny. W tym Innsbrucku to jego każdy znał. To było dla nas coś nieprawdopodobnego, że Polak może tam być tak znany i tak szanowany. Dla Radka to był fenomenalny okres. Minęło już 20 parę pięknych lat. Z jednej strony pokazuje, jak ten czas szybko upływa, a my cały czas jesteśmy w bardzo dobrych kontaktach. Cieszę się, że go poznałem, przyjaźnimy się rodzinami, ma fantastyczną rodzinę, także jesteśmy ze sobą na dobre i na złe. Moim podstawowym celem jest to, żeby znowuż dać energię, żeby dać również tej reprezentacji i przede wszystkim naszym kibicom radość, żeby znowuż nas kochali. Ta presja, to wszystko, co się dzieje, potrzebujesz z jednej strony ludzi zaufanych, ale również ludzi, którzy będą mieć doświadczenie i będą mówić swoje zdanie i swoje odczucia tak, jak oni sytuacje boiskowe widzą, tak jak oni widzą również ewentualne powołania. Tak jak trenujesz, tak potrafisz to też z tego treningu przełożyć na mecz. To widzieliśmy, to szamowaliśmy w Polonii, prawda? Widzieliśmy w Polonii, ten rozrzut. Dokładnie. I to było idealne i to zawsze jest taki duży znak zapytania, może nie duży, ale mały znak zapytania, jak będzie jutro, nie? Ten telefon od Jurka na pewno mnie zaskoczył, bo byłem wtedy na urlopie. Potoczyło się to bardzo szybko, a jeżeli Jurek dzwoni, trzeba pomóc, to powiedziałem, że jestem. Nawet nie potrzebowałem dłuższego zastanowienia, nie potrzebowałem czasu. My jesteśmy tak skonstruowani do siebie, bym powiedział, ja z Jurkiem, że no to wskoczymy w ogień za siebie. Radek ma również takie bardzo dobre oko
jeżeli chodzi o ocenę piłkarza, o jego potencjał. W tych młodzieżowych reprezentacjach byłem przez 5 lat, u 15, 16, 17. Także te doświadczenie, jeżeli chodzi o tych młodych chłopaków, miałem. Właśnie Recy się teraz zaczyna tak ustawiać, jak się ustawiał w Atalancie. On pamięta to, co robi teraz ostatnio w Atalancie, wiesz, u nas był w tej drugiej linii. Tak. W Atalancie stał w świetle bramki właśnie i stał na tej pozycji, tak jak stoi tutaj. I nie idzie szerzej dalej, na tego ostatniego, tylko wchodzi za szybko do środka. To był to łatwy okres. Od samego początku mieliśmy w jakiś sposób też pod górkę. Oczekiwania ogólnie były przeolbrzymie. Ale patrząc teraz z przeszłością kilku lat, zrobiliśmy wszystko. To, co zostało zrobione, oczywiście. Jakieś błędy zostały też popełnione przez nas, to nie ulega wątpliwości. Ale patrząc teraz na ten odbiór tej naszej pracy, widzimy, że jest troszeczkę inny niż wtedy, kiedy nas oceniano. Oceniano nas bardzo surowo, niekiedy bez argumentów, bez pardonu. Bolało nas to strasznie. A muszę powiedzieć, że najbardziej to mi było szkoda Jurka. Bo my w cieniu to tak nie byliśmy przede wszystkim trafieni, że tak powiem. On cierpiał i to strasznie. Rodzina brutalnie to przechodziła. Na pewno jakieś rozczarowanie pozostało, ponieważ wywalczyliśmy awans na Mistrzostwa Europy i to było również naszym marzeniem, żeby jako sztab trenerski prowadzić reprezentację narodową na Mistrzostwach Europy. Zadra jest straszna, no bo jeżeli coś wypracowujesz i masz to praktycznie na wyciągnięcie ręki, mówię tutaj o Mistrzostwach Europy, raz w życiu ci się to możesz dostać. I tego nie otrzymujesz. Jest ci to zabrane, ktoś inny to dostaje, ani nawet nie w nagrodę, można powiedzieć, tylko wskakujesz i bierzesz to, co ktoś się musiał nad tym napracować. Więc bardzo nieprzyjemne i myślę, że o tym nie zapomnimy na pewno. Oj, to był na pewno trudny okres w jego życiu. Był taki przez te pierwsze 2-3 dni był taki zamknięty w sobie. Zastanawiał się nad tą całą sytuacją, dlaczego się tak stało, czy oni popełnili jakiś błąd. No, naprawdę widać było, że bardzo, bardzo to przeżył i że bardzo go dotknęło, bo za szybko się to skończyło. Znajdujemy się w Muzeum Austrii w Wiedeń. Patrząc na jakość piłkarzy i sami reprezentanci kraju, patrząc na trenerów Christoph Daum, Joachim Löw, piłkarzy Jalminia, dwóch Norwegów, Hellstadt i Ruschfeld, Francuzi, przede wszystkim jeden Francuz, Blanchard, moja skromna osoba. To są naprawdę fantastyczne osobowości. Jedyna szkoda, że nie udało się zagrać w Lidze Mistrzów. Niewiele zabrakło, ale wtedy to były inne czasy, eliminacje. Wydaje mi się, że teraz byłoby prościej. Trafiliśmy, czy osiągnęliśmy ćwierćfinał Pucharu UEFA. To był fantastyczny czas, mistrzostwo po 10 latach, dwa razy puchar, także cieszę się, że akurat tutaj się znalazłem. Radosław Gilewicz, człowiek związany z ruchem Chorzów, związany z Austrią Wiedeń, teraz przewodnik Austrii Wiedeń po Śląsku, po Katowicach i po Chorzowie. Może nie dosłownie, ale w sumie znam tych ludzi, świetnie się rozumiemy, także fajnie ich znowu wszystkich zobaczyć. Powiedz, serce bardziej fioletowe czy bardziej niebieskie? 50-50, to mówię bardzo szczerze, miałem wspaniały czas i w ruchu, pomimo tego, że to był krótki czas, tylko jeden sezon, ale miałem wspaniały czas w Austrii, w Wiedeń, gdzie zdobyłem mistrzostwo kraju i puchar kraju, więc wydaje mi się, że każdy na moim miejscu by tak reagował. 4 gole w jednej połowie? Tak, 43 minuty. To jest na 1-0, to już była druga minuta. To był bardzo ważny mecz, bo to był ze Szturmem Graz. To była czołówka. Widział mnie, że schodzę na lewą stronę, a mu za plecy wyskoczyłem, czułem, że będzie grał. On na mnie już nie patrzył w pierwszym fazie, dopiero w później, nie? Jak ci idzie, zobacz, jaki jest gąszcz piłkarzy. Tu jest dobitka i ja się znajduję, nie? Pamiętasz, Radek, jak swego czasu nasz wspólny kolega Romek Mączka poprosił o twoją koszulkę dla Floriana Ligla, bo mały Florian Ligl był kibicem Tirolu Innsbruck
i prosi o tą koszulkę. Powiedział, że zna Radosława Gilewicza, a ja, że jestem z Innsbrucka i Gilewicz grał u nas. No i załatwił mi koszulkę z autografem. Ale to była koszulka Austrii Wiedeń, a nie Tirol. To nie było tak, że chciałem też odejść. Bardzo dobrze czuliśmy się z rodziną w Innsbrucku. Joachim Löw, kiedy był trenerem FC Tirol, Innsbruck chciał zostawić cały zespół, ale zespół popadł w olbrzymie problemy finansowe, więc mój transfer wtedy pomógł troszeczkę przeżyć kilka miesięcy. Dlatego w jakiś sposób zostałem też zmuszony do transferu, aczkolwiek miałem ofertę oprócz tego z topowej drużyny wtedy z Ligi Włoskiej, z Fiorentiny, gdzie strzeliłem im chyba w 4 meczach 5 goli, ale moje dzieci też już chodziły do szkoły, więc już byliśmy w tym niemieckojęzycznych krajach dosyć długo. Decyzja była bardzo prosta, jeżeli zostaniemy, to zostaniemy w Austrii. W Austrii dorósł bardziej do roli przywódcy. Rado był piłkarzem, który miał bardzo wysoki status w każdej drużynie. Darzono go wielkim szacunkiem, a on zawsze otwarcie i szczerze wyrażał swoje zdanie. Doskonale integrował się z zespołem zarówno w Innsbrucku, jak i w Wiedniu, był niczym miejscowy. Po 14 latach już przychodziły mi te myśli, już czas powolutku wracać, nie żeby jeszcze cokolwiek w Polsce udowodnić, w jakim sensie może się jeszcze przypomnieć, ale z drugiej strony powolutku sobie coś jeszcze układać pod względem właśnie tego prywatnego życia, prywatnego domu. Wcześniej dzieci chodziły do niemieckich szkół, więc w tamtych czasach, kiedy w 2007 roku przyjechaliśmy do Polski, to jedyna możliwość tych niemieckich szkół to była stworzona w Warszawie. Podpisałem 2-letnią umowę z Polonią Warszawa, a dzieci nie poszły jednak do niemieckich szkół. Sebastian Olszar powiedział mi jedną rzecz: nie dawaj dzieci do niemieckich szkół, niech pójdą do polskich szkół, poradzą sobie. Było ciężko, natomiast dzięki temu tak naprawdę dorastaliśmy w takim wychowaniu dwujęzycznym i to nam naprawdę dużo dało. Pamiętam mój debiut tutaj. Kiedy przyjechałem, dołączyłem na samym końcu. To był głośny transfer, że piłkarz z reprezentacyjną przeszłością, zawodnik, który grał w klubach zagranicznych, Radek Gilewicz, zasili Polonię Warszawa. Pewnie trochę też przez znajomość z Waldkiem Fornalikiem, ówczesnym trenerem. Niektórzy byli zdziwieni, a to było widać, że nawet wtedy był wyróżniającym się dla mnie przynajmniej zawodnikiem. Wszedłem, akcja była, piłka do mnie zagrana, ja zewnętrzną częścią stopy do partnera, zagrał mi klepkę, ja wzdłuż, Kosmalski na 1-0, wygraliśmy 1-0. Także takich rzeczy się nie zapomina. Ja również wtedy trafiłem trochę wcześniej do Polonii, była to Polonia pierwszoligowa, dlatego to było takie ciekawe, czyli nie grała w Ekstraklasie, ale walczyła o awans i w konsekwencji sezonu nie udało nam się awansować. Później w jakim stopniu już były schody i w tym momencie stop. Coś nagle się wydarzyło, że jako zespół nie prezentowaliśmy się też dobrze. Te zmiany trenerów nie spowodowały jakiegoś progresu, tylko więcej niepokoju. Słynne aresztowanie Wdowczyka i tak dalej. Te całe zamieszania różnego rodzaju. Mnóstwo tych doradców wokół pana Wojciechowskiego nie pomagało. Prezesem Polonii był oczywiście jedyny w swoim rodzaju Józef Wojciechowski, który ściągał piłkarzy na pęczki, można powiedzieć, więc było czasami ich tak dużo, że ciężko było się z nimi poznać, bo niektórych już zdążył zwolnić albo wysłać na treningi, na schody. Tam była loża szyderców. Doradców, nie wiem jak ich nazwać. To się tak wszystko tak wybuchło do takiej rangi, że nagle szukano kozłów ofiarnych. W związku z tym, że byłem chyba najbardziej medialnym w tym czasie piłkarzem oprócz Radka Majdana, no to nie pozwolono mi zagrać tych ostatnich spotkań i nie pozwolono mi pożegnać się z publicznością.
Ja pamiętam, że zostałem poproszony przez świętej pamięci Jurka Klockowskiego, prawą rękę Józefa Wojciechowskiego, o to, żeby towarzyszyć w rozmowie z Radkiem Gilewiczem. Ja w ogóle nie wiedziałem, jaki będzie sposób przeprowadzania tej rozmowy, a był takim dość hardkorowym w stylu, źle grałeś, jesteś beznadziejny. Jak on to powiedział, nieudacznik. Bardzo mi się to nie spodobało. Nikt nigdy mnie tak nie potraktował. Ta litania wypowiadanych złych rzeczy była strasznie długa i jak się skończyła, to zapadła taka grobowa cisza i ja wtedy powiedziałem, że ja się z tym kompletnie nie zgadzam, że to jest człowiek, który nam może wiele dać. Chciałem zasugerować, że to jest wymarzona postać, żeby ktoś był takim dyrektorem sportowym z prawdziwego zdarzenia. I czym wprawiłem w osłupienie pewnie jednego i drugiego, bo Radek się nie spodziewał, że jakiś tam w sumie szeregowy, anonimowy pracownik klubu się za nim wstawi. No złożyłem to zdanie, no i od tamtej pory Radka oczywiście w drużynie nie było, bo rozwiązał kontrakt. Przychodzę do niego i mówię, panie Wojciechowski, chciałbym, żeby pan rozwiązał mój kontrakt. Ja nie chcę pana pieniędzy. A on mówi do mnie, no ale jak? Jak pan nie chce nic ode mnie pieniędzy? Ja mówię, nie. Ja przyszedłem do pana, żeby panu pomóc. I takie było nastawienie moje od samego początku. Jeżeli pan nie zrozumiał mojej intencji, to jest pana błąd. Dlatego byłem bardzo, bardzo rozżalony. On był w szoku, że jestem pierwszym piłkarzem, który przyszedł, rzucił mu jego kontrakt i zrezygnował z pieniędzy. I pamiętam to, jak dzisiaj, podchodząc już do tych drzwi wyjściowych, łapiąc za klamkę, on jeszcze mnie zawołał, panie Gilewicz, jak pan będzie chciał wrócić, to proszę jeszcze przyjść do mnie. Dziękuję, do widzenia. A my już zaczynamy nasze studio właśnie do meczu nazywanego matką wszystkich niemieckich klasyków. Nasi eksperci Marcin Bożencki, witam. Radosław Gilewicz. Witam serdecznie. Nie pracują łokciami, więc spokojnie odejdę. Można iść dalej. Panowie w dobrej formie. To jest zawsze cenne, jeżeli mamy kogoś w studiu, kto nie jest tylko teoretykiem, który przeczyta Sportbilda czy Kickera, ale sam dotknął tej piłki na najwyższym niemieckim poziomie, który może zadzwonić do wybranego dyrektora sportowego czy trenera z Bundesligi i mieć informacje z pierwszej ręki. Radek jest wielkim fanem Leroya Sané. To jest chyba jego jedyna wada. Radka, nie Leroya. Jest Leroy Sané, który ciągnie nie tylko reprezentację Niemiec, ale przede wszystkim Bayern. Jakby w VfB Stuttgart grał Leroy Sané, to po prostu... Nie, to już by było... Spełnienie marzeń, co? Dziękuję, dziękuję. A mówiąc poważnie, tak, nic dodać, Sané popełnił błąd? Nieprawdopodobne. Ale muszę to podkreślić z żalem, ale popełnił błąd. Jemu się to również takie rzeczy zdarzają. Leroy Sané, o którym nie musimy mówić, bo jest chyba najjaśniejszym piłkarzem i to są fakty. Sami Sané, jego ojciec, to jest mój kolega. Mieliśmy tego samego menedżera. Znaliśmy się, czy znamy się jeszcze z czasów właśnie niemieckiej Bundesligi. On również grał w Tirolu, Innsbruck. Ja po nim przyszedłem w jakimś stopniu. Więc ja jeszcze pamiętam tego małego szkraba Leroya Sané, dlatego ta sympatia do tego piłkarza mi została. Często zdarza mu się, że używa takiego sformułowania. Fakty są takie, że te fakty są takie, no, bezpośrednie. Takie, a nie inne. Fakt jest też taki. Fakty są takie? Tak. Fakty są takie, że moja kariera jest tylko i wyłącznie z lekkim niedosytem w reprezentacji Polski. Grą w reprezentacji Polski, ale ogólnie wydaje mi się, że to jest maksimum, na co mnie było stać. Jestem z siebie niesamowicie dumny i dziękuję przede wszystkim nie tylko samemu sobie, ale przede wszystkim rodzinie, bo bez nich wydaje mi się, żebym tego nie osiągnął. Cięcie.